Nut, ferment, ciśnienie nut. Proszę Państwa, witam w 18 Nut Fermencie. Dzisiaj moimi gośćmi są trzy mocne męskie zespoły. Ostatnio trochę zapomnieliśmy o młodzieży w Nut Fermencie, więc dzisiaj dwa energetyczne, młode zespoły, a później klasycy. Mi chodzi o PESEL. Mi chodzi o PESEL, a nie o to, co mamy w sercu. Bo jeśli chodzi o to, co mamy w sercu, to zobaczycie Państwo w trakcie dzisiejszego programu coraz młodsze zespoły. Drodzy Państwo, jako pierwszy gość 18 Nut Fermentu zespół Frankenstein Children z Ząbkowic. Zapraszam muzyków do instrumentów. Dlaczego Frankenstein Children? Ano, proszę Państwa, ci czterej dżentelmeni pochodzą z miasta, które przed wojną nosiło jakże wdzięczną, uroczą nazwę Frankenstein. Frankenstein, czyli Ząbkowice Śląskie. Znają się ponoć z podstawówki jeszcze. Więc po prostu od 2 lat mniej więcej przeszli przez występy w garażach, na strychach swoich przyjaciół, sąsiadów i w 17 roku wyszła ich debiutancka płyta pod tytułem I'm Here Somewhere, a dziś witamy ich w Nut Fermencie. Brawo! Nut Ferment, ciśnienie nut. Light, and she's gone, and colliding.
so, waiting for the stranger to pick her up. She wants to be loved. Children. Frankenstein Children w piosence I Don't Wanna Be Good. Frankenstein Children. Dziwna ta nazwa jest. Groźnie brzmi. Szymon, wiesz, tam siedzi Olaf Deriglasow. Jego pierwszy zespół nazywał się Dzieci Kapitana Klosa. Podobnie. No tylko, że wiesz, Kapitan Klos był przystojnym, dobrze ubranym mężczyzną, a wy chcecie się kojarzyć z Monstrum? Właśnie niekoniecznie. Ta nazwa tak wyszła spontanicznie, tak naturalnie, jeszcze bardzo dawno temu. Nie wystarczyłoby Children? Nut ferment, ciśnienie nut. Proszę Państwa, na kanapę zapraszamy zespół Strain. Bo teraz będzie właśnie ten elektryzujący moment, czyli cover. Będzie to piosenka pod tytułem Foggy Town, piosenka zespołu Strain w wykonaniu zespołu Frankenstein Children. Like an Indian girl in a fancy dress, let me let fly over to you. Let's sail away to a better land. Let's sail away and never go to sleep. Walking the line, I know. Sometimes you're taking the step into wrong direction. The louder it gets, see it crystal clear. We better make friends instead of making distances. In my dream, I feel love above. I love my baby, I'm getting blind by looking at the sun. In my dream, I feel love above. I love my baby, I'm getting blind. Like a flying bird in a sunny sky,
let me let fly over to you. Let's sail away to a better world. Let's sail away till our wings are burning. Walking the line, I know. Sometimes you're taking the step into wrong direction. Loud against you, crystal clear. We better make friends, or we will lose our guiding feet. In my dream, I feel love above. I love my baby, I'm getting blind by looking at the sun. No ferment, ciśnienie nut. Posłuchajcie, znacie się? Czy dzisiaj pierwszy raz się zobaczyliście na oczy? Pierwszy raz. Pierwsze spotkanie. Ja was znam. Tak? Graliśmy kiedyś koncert razem. W Ząbkowicach Książki? Na zlocie motocyklowym? Ale nie z tą kapelą. Aha. Z inną. A z jaką? A z jaką kapelą? To siema w ogóle, Mateusz, cześć, witaj. O właśnie, poznajcie się wszyscy teraz ze sobą. Mateusz. Elo. Siema. Radek. O. No to już się... chłopaki, podobało wam się? No to było coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy, że tak się da zrobić ten utwór i to było piękne. Po prostu naprawdę. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Ja jestem bardzo zdumiony, ponieważ chłopaki z tej piosenki chyba zostawili tylko tekst. I to jest super podejście do robienia coveru. Tak, to naprawdę, jest klasa. Jest coś niesamowitego i mi się podobało na tyle, że myślę, że spokojnie możecie to grać na swoich koncertach. Bo jakby, oficjalne zezwolenie bomba, tutaj mega. W kontekście tam prawnym, zaiksowym i tak dalej macie od nas w ogóle z Afriką, możecie grać ten bałek. Wow. Tym bardziej, że pierwszy właśnie, raz w ogóle słyszymy cover. Właśnie tak myśleliśmy o tym. Więc to też miłe zaskoczenie naprawdę dla nas. Proszę państwa, zachwytom nie było końca. Zespół Strain w takim razie zapraszam do instrumentów. A chłopaki z miasta Frankenstein już są po pracy, więc zapraszam was na kanapę. O, już można wygodniej troszeczkę. Ja zawsze częstuję moich gości takimi preparatami. Dzisiaj przygotowałem wiśniówkę. W Ząbkowicach na pewno też rosną wiśnie. Więc napijecie się wiśniówki mojej? Sam ją zrobiłem. W ogóle, drodzy państwo, jest taka historia, że ja bym trochę zaapelował do naszej publiczności, nawiązując do takiego gestu bardzo przyjemnego, który nas spotkał podczas pierwszego sezonu Nut Fermentu, kiedy dostaliśmy prezent w postaci nalewki.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, żebyśmy tutaj, spożywali i opowiadali o nalewce czyjegoś autorstwa, gorąco zapraszamy. Natomiast proszę panowie, przekażcie sobie tam, przekażcie sobie dalej. Wiśniówka z wrocławskich wiśni. Proszę bardzo. No to wasze zdrowie w takim razie. Powiedzcie mi taką rzecz, bo graliście na bardzo wielu rozmaitych konkursach. Wygrywaliście przeglądy, konkursy. Czy takie konkursy coś mogą pomóc w karierze? Albo może dają coś innego jeszcze? Co wam dały takie spotkania na rozmaitych przeglądach, festiwalach i tak dalej? Myślę, że pieniądze na pewno. A, to jest w porządku. Na rozwój oczywiście. Pieniądze oczywiście, że na rozwój. Wiśniówka jest gratis, po prostu tutaj. Nut ferment, ciśnienie nut. Powiedziałem, że samo children, ale tutaj kilka razy mieliśmy w Nut fermencie takie spotkania z bardzo młodymi zespołami, które mają zaskakująco dobry, nowoczesny pomysł na muzykę. I tak moim zdaniem jest w waszym przypadku, dlatego postanowiliśmy was zaprosić. Od ilu lat wy w ogóle gracie? No, długi już to okres jest, bo 7 lat, ale w obecnym składzie, czyli w 4 osoby, tutaj z Radkiem, od jakichś 2 lat, coś takiego. No i jakie plany? Oprócz tego, że jeszcze możemy wasze zdrowie wznieść. Ale jeszcze chcesz, tak? Wchodzicie w świat show biznesu bardzo tak agresywnie, powiedziałbym. No to jakie plany macie? Mogę powiedzieć o planach? Ja bardzo lubię mówić o planach. W ogóle... Wydajemy teraz płytę. Jesteśmy przed wydaniem naszego drugiego krążka, bo nagrywaliśmy go dość długi, intensywny czas, bo wpadliśmy w taki wir właśnie kminy, tak? Tak. I zaczęliśmy. Co to jest kmina? Kmina, ojejku. To nie. To jest dobre pytanie. Czasami penetrujemy zawiłości języka polskiego. Skoro jest cover, no to... Ale dobrze by było to słowo... Przepraszam, nie wiem, czy już jest to słowo w ogóle w słowniku. Kmina, czyli gejzer kreatywności. Coś takiego. Wspaniałe. Proszę państwa. To stwierdzenie się zrodziło przy okazji nagrywania płyty. Gejzer. Gejzer, czyli to kmina towarzyszyła wam podczas kreowania waszego materiału na... Wszechobecnym. Cały czas. Wszechobecna kmina, czyli wszechobecny gejzer kreatywności. Proszę państwa, wesprzyjmy gromkimi brawami kminę i zespół Frankenstein Children. Brawo, dziękuję bardzo. Dzięki. Nut ferment, ciśnienie nut. A w tej chwili przed nami wrocławski, rockowy absolutnie zespół Strain, który powstał na przełomie 10 i 11 roku, czyli jest zespołem, który jest trochę starszy od Frankenstein Children. Regularnie koncertują od 2012 roku i zagrali do teraz podobno, bo mamy to gdzieś tam policzone, ponad 300 koncertów klubowych. Taki szacunek jest tylko pira z drzwi, bo my nie liczymy tego za bardzo, ale tak mniej więcej może. No. Ale my mamy do was wielki szacunek, że zagraliście tyle koncertów. Pierwsza piosenka Every Dime. I'm gonna find who by my side.
Dziękujemy pięknie. To w zasadzie była premiera, proszę państwa. To jeszcze nie było grane nigdy wcześniej. Nut ferment, ciśnienie nut. Jesteście zespołem rockowym. No to się zgadza. Czyli budujecie swoją legendę, czyli po prostu... Czyli jesteśmy tajemniczy i ciężko od nas wyciągnąć jakieś informacje i odpowiadać na pytania nam jest tak trochę ciężko też. To spokojnie, to nie... Wiadomo. Ja mogę odpowiadać. O, okej, okay, okej. Okay. No bo wiesz... Ja będę zadawał pytania może. Proszę bardzo. Tylko musimy pokazać jakieś tam, jakie masz. Ale nie, no to ja mam swoje. Okej, okay, no to spudłowałem. Nie wiem, Rafiki, masz jakieś pytanie? Może wymyślisz? No. To ja mam, dobrze. Okay, ja wiecie co, bo zespół rockowy musi budować swoją legendę. Tam musi być za kulisami, na tak zwanym na backstage'u, nie wiem czy jest to słowo w słowniku języka polskiego, muszą się dziać jakieś rzeczy. I szukaliśmy jakichś skandali, w które byście byli zamieszani. No i powiem szczerze... Ale... Mamy jedną rzecz. Podobno, nie wiem jak to do końca było, ale podobno Rafał Mateuszowi włosy obciął. Wow. Skąd ty to dobre wiesz? Dobre informacje. Panie Konradzie, skąd pan to, jak to po panu powiedział taką informację? To jest prawda. Wow. To jest prawda. No to jakby nie jest... Brawo, Rafał. Brawo. To jest robota, jakby ktoś chciał obciąć sobie włosy, to Rafiki za 4 dyszki za godzinę. Taką usługę tutaj może uświadczyć. Ale jak to było? Czy były nagie kobiety wokół? No nie pamiętamy do końca. No, okej, to jest krótka historia. Nie jest na czym budować już. Tak, bo ta historia ma jakby swój początek. Wcześniej, zanim jeszcze Rafał mi obciął włosy, a potem ma swój koniec wtedy, kiedy się obudziłem bez włosów. I po środku nie za wiele tam zostało po prostu. Kochani państwo, śledźcie zespół Strain, bo zaczęli od obcinania sobie nawzajem włosów, ale strach pomyśleć co, gdzie zabrną. Proszę państwa, na kanapę proszę cyrk Deriglasów. Cały cyrk. A w tej chwili cover zespołu Cyrk Deriglasów. Piosenka pod tytułem Leże. Tak, dokładnie to pana Deriglasowa solo cover. Piosenka pod tytułem Leże. Tak. Dodajcie otuchy zespołowi Strain. Trzeci miesiąc leżę już w grobie. Ja leżę i nic nie robię. Na zewnątrz słońce, trawa, zabawa. Lecz to mnie nie obchodzi, to nie moja sprawa. Chodzi, to nie moja sprawa. O,
obchodzi, to nie moja sprawa. Leżę w Sopocie na komunalnym. Mam tu paru kolegów w stanie fatalnym. Kruchy w lodzie nadal strasznie stąpać. Wróciłem z rozrywką i stanęła mi pompa. Pełnia na niebie, a na miasto wyruszę. Styry umiaru, jak nie ma nic śmierci. Jak byłeś ze życia, taki będziesz po śmierci. To ty będziesz po śmierci. Jaki byłeś za życia, taki będziesz po śmierci. Jaki byłeś, a taki właśnie będziesz po śmierci. Rafał Zakrzewski, połączenie czajnika z odkurzaczem. Wielkie brawo! Proszę Państwa, Strain! Zapamiętajcie tą nazwę, Strain! Zapraszam Was teraz, chłopaki, na kanapę. A ja chcę, żebyś ty usiadł tutaj, wiesz? Jesteśmy pod wrażeniem. Jesteśmy pod wrażeniem twojego wokalu i twojej energii, naprawdę. Max. Wszyscy tutaj tak. Wow. Dziękuję bardzo. Męski odcinek, proszę Państwa. Męska przyjaźń. Myślicie, że będziecie grali ten numer? Są szanse. Bardzo bym chciał. No. A może no zachęcam. No jasne, że tak. Jasne, że tak. Nie, otwła tym razem. Nie, oczywiście. Ale muszę powiedzieć coś bardzo zabawnego, jeżeli chodzi o wybór. Wasz wybór, bo zrobiliście cover. Polskie słowo, dziękuję bardzo za informację. Zrobiliście cover coveru. Bo to jest utwór, który ja skoverowałem. Pewnie też już jest oficjalne słowo. Skoverowałem. Skoverowałem. To jest mój utwór, który ja skoverowałem, pisząc nowy utwór pod tytułem Leżę, leżę. Oryginalnie był to utwór Siedzę, siedzę i traktował o tym, jak zamknięto mnie w areszcie w Sopocie. To w ogóle był nasz pierwszy wybór, Siedzę, siedzę. Ale czyli jesteście świadomi, fantastycznie, bo to tak naprawdę ten utwór jest pewnego rodzaju taką parafrazą i żartem. Tak, autocover, kolejne polskie słowo. Do skrabli, proszę Państwa, autokowerowałem. To drogie słowo będzie. Także w ogóle jestem bardzo pod wrażeniem, bo przewróciliście do góry nogami. Zresztą chyba taka jest idea gdzieś tutaj i to jest fantastyczne. Stanęliście na wysokości zadania, świetnie zaśpiewane, świetnie zagrane i oby więcej nam takich, proszę Państwa, takiej młodzieży było. No. Tak jest. A zatem zapraszamy najmłodszy dzisiaj zespół, czyli Cyrk Derry Glasow. Zapraszamy już do instrumentów. A panów zespołu Strain zapraszam na kanapę. Napijecie się wiśniówki? O, oczywiście. No jesteście w końcu zespołem rockowym. I mamy na to dowód.
Jaki? Wiesz co, bo mamy też taką tradycję, bo tutaj jest właśnie taka tradycja, że polewasz naleweczki tak. zespołom, które tu przychodzą. Tak. A mamy taką tradycję, że polewamy naleweczki gospodarzom. O! Wow! To jest nasz zestaw, zestaw koncertowy kieliszków. To nie było umawiane, proszę państwa. Myśmy się bardzo czaili, żeby to schować, tak żeby nikt tego nie widział, proszę państwa. A co to jest? Tak naprawdę. A co to jest? To jest cytrynóweczka. Cytrynówka. Wspaniale. Kieliszeczki rokowe. Można używać wielokrotnie i nie tłuką się, także dużo plusów takich kieliszeczek. No dobrze, to tak sobie, to proszę bardzo, skorzystajcie z wiśniówki. Proszę państwa, panowie z zespołu Train są rozemocjonowani, trzęsą im się ręce. Jak, wiśniówka? To jest naprawdę pyszna wiśniówka. O, no to fajnie, to się cieszę. Bardzo owocowa. Bardzo taka jeśli, poczuśna wiśnia. Jeśli super. Ktoś zechce napisać piosenkę o moich nalewkach, będę zobowiązany. Powiedzieliście w wywiadzie jednym takie słowa. Jak za bardzo zaczynasz myśleć o swojej twórczości w kontekście kariery, cierpi na tym właśnie muzyka. A jednak zgłosiliście się do Must Be The Music. Doszliście do finału. No i jak to tam było? Ucierpiała ta muzyka? To odpowiedz na to pytanie, bo ja polewam. No, nie ucierpiała, ale to było takie bardziej decyzja chwili w ogóle, że to zrobiliśmy. I stwierdziliśmy, że czemu nie? Bo to było takie badanie nowych horyzontów trochę dla nas. Mhm. Bo jakby też nie można się zafiksować za bardzo na to, że tam nie można myśleć o karierze, bo cierpi muzyka tak w 100% i trzeba sobie też czasem otworzyć po prostu ten horyzont. A tam się zdarzyła jakaś taka dziwna historia z tego, co słyszałem, że przed waszym występem wszystkie wzmacniacze padły, coś... To mój akurat. To było dosyć stresujące samo w sobie, bo to była telewizja i było na żywo i w ogóle. I wchodzimy zagrać ten utwór i ja próbuję uderzyć tam jakiś pierwszy dźwięk i nie ma. A tutaj ale, live. No dokładnie, ale na szczęście szybko się panowie technicznie uwinęli z tym i to było takie pyk. Ja na przykład w ogóle nie mam wspomnień związanych z tym. Czyli wycięte masz. Nie, bo już tutaj wszyscy myślą, że to tylko dlatego. To nieprawda. Po prostu to ale był taki stres, music że, było że ja jak, wyciąłem to z pamięci. Jak cięcie włosów w takim razie, bo też tam średnio pan tak, pamiętasz. Tylko że to akurat sam wytwarzałem te substancje, które sprawiły, że potem jakby mam problemy z pamięcią, a nie dostarczałem ich. Ale wiesz co, bo wypiera się z pamięci zwykle takie rzeczy, które nie są dla nas sympatyczne. Albo takie, kiedy jesteś w sytuacji stresowej bardzo mocno. A, okay. No to też, jak się sam przekonałem. Mam nadzieję, że nie wyprzecie z pamięci nut fermentu. A to na pewno, nie? To jest przesympatyczne. W ogóle może spróbujesz, co? A, no właśnie, to jest przyjemnością, jasne. No to... Ja myślę, że... Wiecie co, bo... Ładnie się zgrywają kolorystycznie w ogóle te nalewki. Ale wiecie co, bo to jest tak, z tym mieszaniem, co? No jesteście rockmanami. Ale to jest tylko dziubek umoczyć. Tak, to jest tylko na spróbowanie. Ale moglibyśmy też poczęstować kogoś z widzów. Tak. Oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Czy ktoś, jedna osoba, kto chce spróbować cytrynówki? Nie, no z widzów, sekundę. Kto chce cytrynówki spróbować, proszę państwa? O, proszę bardzo, Oskar. Ja podam. Oskar Zięta w każdym odcinku próbuje nalewki. Zapraszamy. Nie, no oczywiście, to jest... Ale widzisz, to wszyscy się trochę boją jednak. Bo to jest takie żółte trochę, no. Wasze zdrowie w takim razie. O, wspaniała. Inna, prawda? Wspaniała. Posłuchajcie, na waszych nagraniach występują często znane postaci i tych znajomości macie, a to Marek Piekarczyk, a to Krzysiek Zalewski, który był gościem Nut Fermentu. Jak to jest? To są wasi kumple? Czy to jest management, działa sprawnie? No to nie są nasi kumple, znaczy nie byli wcześniej to nasi kumple. Oczywiście poznaliśmy ich przy okazji nagrywania tych płyt.
I to jest tak, że to jest wypadkowa dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że oczywiście management działa i staramy się działać i to był jakiś taki pomysł, żeby mieć właśnie gości na płytach. Ta. I staraliśmy się do tego doprowadzić, ale wydaje mi się, że też dużo żeśmy zdziałali po prostu jakoś tam swoją muzą. Bo na przykład Marek Piekarczyk, to było tak, że myśmy grali przed TSA, dlatego że wygraliśmy jakiś konkurs internetowy, było jakieś głosowanie i wygraliśmy support w hali Orbita, między innymi przed TSA. I oni nas tam po prostu zobaczyli i powiedzieli, chodźcie z nami zagrać następny koncert, i potem następny koncert. I zakumplowaliśmy się i potem odważyliśmy się zadzwonić do pana Marka, że czy mógłby pan tutaj zaśpiewać w jednej piosence. I się wiesz, bo granie rocka przez młode zespoły mam wrażenie, że nie jest teraz bardzo popularną rzeczą. Może nie. Więc jak usłyszeli, wiesz, że jest... To też może być taki element, no bo my tacy jesteśmy korzenni bardzo w tej muzyce swojej, nie? Tacy bluesowi z Delty, tam Mississippi i tak dalej. Więc możliwe, że chciałem, też że poruszamy jakąś Odry. Strunę po prostu. Z Delty, no nie z Delty, ale z nad no Odry. Nie z Delty. Odra. Ze źródeł, z dorzecza, po prostu z nad Odry. Z nad Odrza. Po prostu z nad Odrza. Proszę Państwa, moim drugim gościem był zespół młodych rockmenów z Nadodrza, zespół Strain. Nut ferment, ciśnienie nut. Drodzy Państwo, co tu się dzieje? To jest tuba czy helikon? Suzafon. Suzafon jest, to już jest polskie słowo takie. Suzafon. Ten instrument nazywa się suzafon. Drodzy Państwo, Olaf Deriglasow, który od, nie wiem... 37. Naprawdę? 37? A wiesz, Piotr Bukartyk tutaj ostatnio był i mówił, że... Ten mało lat? Że od 37 lat śpiewa i pisze piosenki. Czyli w tym samym roku rozpoczęliście z Piotrem Bukartykiem... Ale ja nie powiedziałem, od ilu piszę i śpiewam, tylko okay. Od ilu występuję. I u tego samego faktycznie się stołują. Faktycznie z Bukartykiem mamy bardzo podobne, że tak powiem, przebiegi. No właśnie. Drodzy Państwo, jeśli ktoś nie był na 15 Nut Fermencie lub nigdy w życiu nie widział Olafa, co jest chyba niemożliwe, czy sprawdźmy, czy jest ktoś, kto nigdy w życiu nie widział Olafa? O, tutaj panie. Drodzy Państwo, drogie panie, takie zespoły jak Dzieci Kapitana Klosa, Apteka, Kury, Kazik na żywo, Homo Twist, Pudelsi, ostatnio z Arkiem Jakubikiem Olaf tutaj występował, no ale jakiś czas temu powstał również cyrk Deriglasow. Nut ferment, ciśnienie nut. Proszę Państwa, na saksofonie barytanowym Robert Kamalski i wy wtedy mówicie wszyscy o. Następnie mówimy, jak ty się nazywasz, chłopczyku, bo to przygodnie poznany dzisiaj. Roman Polański. Roman Polański, proszę Państwa, na puzonie i wszyscy mówią o. I teraz uwaga, proszę Państwa, Grzegorz Pastuszka na suzafonie i wszyscy mówią o. Tak, to jest pełne podziwu. Grzegorz Więcek o. Rasz u... I proszę Państwa, ja utwór nazywa się Baba gada do dziada, jest o tym, że gadacie zawsze na koncertach, więc żebyście nie gadali, pomyśleliśmy, zrobimy piosenkę o tym. Proszę bardzo. Cyrk Deriglasow! Baba gada do dziada, dziad gada do baby, ona ciągle gada, a on odpowiada. Teraz on do niej gada, chociaż ona gada nadal. Ona ciągle gada, a on odpowiada. Teraz on do niej gada, chociaż ona gada nadal. Ona gada, ona gada, ona gada. Gada, 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 gada. Niby przyszli na koncert, lecz to tylko fasada. Tak naprawdę się spotkali, żeby sobie pogadać. My tu gramy jazzy, ale raczej dupa blada. Przez to gadanie motywacja mi siada. Spada mi energia i blędnie mi ochota. Choć sam czasem lubię sobie popieprzyć o głupotach. Jeśli państwo pozwolą, jedna mała uwaga, to bez sensu przyjść na koncert i przez cały czas gadać. Yeah.
zostańcie z nami, proszę państwa, no. Ciągle ględzi, jakaż na to rada. Weźmy ją na scenę, niech kawałki zapowiada. On bez przerwy jęczy, nudzi, mędzi i pitoli. Aż dziw jest, że od tego jadaczka go nie boli. Trzeba coś z tym zrobić, bo mówiąc między nami, każdy koncert rządzi się swoimi prawami. Zatem moi przyjaciele, oto prosta zabawa. Wszyscy razem zaśpiewajmy, że on i ona gada. A ona ciągle gada, a on jej odpowiada. Prosto. A ona ciągle gada, a on jej odpowiada. A ona ciągle gada. Jak to z tym cyrkiem jest? Jak to ten pomysł, żeby muzykę dawną grać? No to chyba bardzo proste jest. Spójrz, przecież my reprezentujemy Ligę Seniorów, więc... Chyba ty. Tomek, przypominam ci, że jak się poznaliśmy, to ja powiedziałam, nie, za młody jesteś do mojej kapeli, a ty powiedziałaś... Ale Olafie, przecież ja mam 46 lat. No to już jesteś w Lidze Seniorów. Informacja, jakbyś nie wiedział. Proszę bardzo. Będę przekazywał. Tak. Proszę bardzo. I pomyśleliśmy... No wiedziałem. Krew się krew. Podała. I... A ma ktoś chusteczki? Roman Polański się oblał. I pomyśleliśmy, że właściwie tak w takiej nowoczesnej muzyce to właściwie chyba już... nie za bardzo mamy jakieś szanse, więc pomyśleliśmy, pójdziemy nawet nie pod prąd strumienia, tak jak przed chwilą tutaj bardzo pięknie padło. Zresztą jest fajne powiedzenie na ten temat, dlaczego artyści płyną pod prąd, ponieważ zdążają do źródeł i to jest gdzieś tam fajne wytłumaczenie. Natomiast my nie płyniemy już do źródeł, my płyniemy już zupełnie na ukos w tej chwili, bo... Czyli na drugą stronę rzeki. Cholera wie, chyba znaleźliśmy jakieś wyschnięte koryto i nim podążamy. Wasze zdrowie, żebyście jeszcze 100 lat tak grali. No natomiast wiesz, ty we Wrocławiu raczej bywasz, a chłopaki w większości są z Wrocławia. Jak to się stało? No, mamy taki romansik malutki tutaj. Znaczy ja mam romans z Wrocławiem, bardzo, bardzo długotrwały i zanim nawet poznałem tychże przyjaciół, to miałem wielu innych stąd, z tego miasta, z którymi grałem. Także wiesz, ja się ale coś, na tam ktoś coś wie chyba na ten temat, bo ten... Nie, to ja myślę o facetach na razie w tej chwili, ale rzeczywiście, no tak. Ale czekaj, muszę dodać, że ten zespół powstał... Z ludzkiej głupoty? Nie, przez tą gitarę. A, to fakt. Przez tą gitarę? Tak, dokładnie przez tą gitarę, gdyż to jest moja gitara, którą Olaf kupił, zanim ja się urodziłem. Mam ją od 30 lat i drugie 30 mam zamiar na niej grać, ale gdy mnie zobaczył Tomek na pewnym koncercie, gdzie on z innym zespołem występował, to powiedział... Nie ciebie, samą gitarę zobaczyłem. I powiedziałeś, masz moją gitarę, powiedziałeś do mnie wtedy. No tak, no, a ja ci powiedziałem, a chcesz z Dyni? Z Barbary powiedziałeś.
No i co? No i co? To była Tomka gitara i stała się twoją Nie, to nie gitarą? Jest Tomka gitara. Tomek by chciał bardzo mieć. To jest przedmiot tak zwany roczny. Zobaczyłem ją po prostu taką smutną, zostawioną na takiej wielkiej scenie naprawdę. I wchodząc ze swoimi instrumentami i mówię, Jezus Maria, co to jest za gitara? Czyja to jest gitara? To jest moja gitara. I na to Karamba, taki słynny człowiek zajmujący się techniką, powiedział, to jest Olafa gitara. Zdrowie Karamby. Ale to jest... Tomek, proszę Państwa, słynie z tego, że lubi czyjeś instrumenty. Pierwsze słyszę. Kiedyś... ja miałem taki instrument Yamaha DX7. Tomek go zobaczył i powiedział, że ojej, bardzo bym chciał. A ja to pamiętam, mój instrument. Nie, a ja pamiętam to zupełnie inaczej, że spotykaliśmy się na przykład u mnie na chacie z Konradem, bo coś tam robiliśmy, a Konrad mówi, o, jakiego masz fajnego Rolanda? A ja mówię, tak? A ty masz bardzo fajną Yamaha DX7. On mówi, o, to może zrobimy to. Ja mówię, no jasne, ja zawsze marzyłem o Rolandzie. No w każdym razie, też jestem ofiarą Tomka Kasiupilica. A ja nie wymieniam. Gitarę mam od ponad 30 lat. Przeszła przez wszystkie moje ekscesy sceniczne i pozasceniczne. Czyli w dzieciach Kapitana Klosa grała? Nie, wtedy byłem gitarzystą jeszcze. Wiesz, po prostu błądziłem, zdawało mi się, że jestem zupełnie kim innym niż jestem. A gdy wziąłem któregoś dnia po rozwiązaniu już dziś Kapitana Klosa gitarę basową zupełnie przypadkowo do ręki, okazało się taki swoisty coming out przed samym sobą. Jesteś basistą, zdaj sobie z tego sprawę. No i tak już zostało. I wiesz, no myślę, że jakby rysować komiks o polskiej muzyce rozrywkowej, to byłbyś jedną z takich fajniejszych ikon, ponieważ każdy gdzieś pamięta z jakichś koncertów tą sylwetkę wysokiego koszykarza z pięknym, wielkim gryfem gitary basowej. Też cię bardzo lubię, Konrad. A powiedz mi, Olaf, taką rzecz, bo mówisz, że od tych 37 lat grasz muzykę. Z wykształcenia jesteś złotnikiem. Nawet mam papiery mistrzowskie w tym fachu, ale nie praktykuję. Co jest fajnego w graniu muzyki? I to jest pytanie, które niejednokrotnie sobie zadawałem. To zupełnie poważne pytanie i będąc rzeczywiście już w jakiś czas w tym nurcie, bez wątpienia to jest środek na ból istnienia. Mówiąc krótko, ja wiem, że to brzmi troszeczkę może nawet patetycznie, ale życie jest podłe. To nie ulega wątpliwości, gdy się przeżyło kilka poważnych sytuacji życiowych. No nie ma żartów. To wszystko nie są takie śmieszne rzeczy. Dlatego też są też ten zespół, że lekiem na to wszystko jest dystans, jest nie napinka, tylko odpuszczenie sobie pewnych rzeczy i trochę dobrej zabawy, trochę... No czyli jak będziesz już w bezmiarze szczęścia, to przestaniesz grać muzykę? Nie, myślę, że dopóki powłóczę nogami, to będę się wdrapywał na scenę i przeszkadzał innym ludziom w spożywaniu posiłków. Nut ferment, ciśnienie nut. Proszę Państwa, w tej chwili zabrzmi ostatnia piosenka. Zaraz, tutaj panowie się muszą przenieść, żebym był w telewizji. Zabrzmi za chwilę ostatnia piosenka 18 Nut Fermentu, cover zespołu Frankenstein Children w wykonaniu cyrku Derry Glassow. Piosenka pod tytułem Moment. Ta wersja będzie wersją na wskroś wieśniacką, ponieważ wyobrażaliśmy sobie, w jaki sposób zagraliby to goście, którzy grają na pustyni Mojave, ale nie mamy w tym momencie na myśli stonerowców, którzy grają na tych niskich strojach i tak dalej. Nie, my mamy na myśli klezmerów, którzy grają, a właściwie takich muzyków sesyjnych z Las Vegas. Jakby oni to zagrali na tym swoim takim koncerciku gdzieś tam, gdzie cekiny po prostu kapie to wszystko i spłukani emeryci siedzą i patrzą i słuchają, jak grupa starszych panów gra piękną pieśń. Zapraszamy, Moment. We'll be right back.
jak widok, niezłomni tak jak czas. I chcemy brać siłą, tak beznamiętnie szukać. Jestem chwilą. Czy chcesz mnie znać? Jestem chwilą. Bez spełnienia ginę sam. Nie zawrócę, już wiemy, gdzie mamy płynąć. Nie zaszkodzi nam ten świat. I na co mamy czekać, gdy chcemy być? Chcemy być, chcemy, nie wiemy, jak nie minąć. Chcecie dłużej słuchać, tak! Jestem chwilą. Czy chcesz mnie znać? Sami solo, proszę bajka! O, proszę bajka, o! Tomasz Kasiukiewicz teraz i Gromkie. Krzysiu Więcek. O! I najważniejszy członek zespołu. O! Tak, proszę państwa, bo... Jestem chwilą. Czy chcesz mnie znać? Jestem chwilą. Dziękujemy bardzo, nazywam się Cyrk Deri Glasow. Mieliśmy zaszczyt zagrać przed państwem. Do zobaczenia. Niebawem może. Dziękujemy. Proszę państwa, Cyrk Deri Glasow. Nut ferment. Nut ferment. Nut ferment. Nut ferment. Nut ferment. Nut ferment. Ciśnienie nut. Gadanie, śpiewanie, muzyki, głód. Krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut ferment, ciśnienie nut, gadanie, śpiewanie, muzyki, nut. Krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut ferment, nut, nut ferment, nut, nut ferment. Nut ferment.